Dawno nic nie ględziłem, to czas najwyższy na piątą część cyklu Broń Palna w Polsce Pytania i odpowiedzi. No to witam w piątej części cyklu Broń Palna w Polsce Pytania i odpowiedzi. Zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi to zaczniemy od tego, że Nadal nie zgłosił się Jerzy Szymańczak, któremu chcę dać w prezencie torbę z rozdawnictwa. Więc umówmy się tak, że jeżeli przez do końca tego tygodnia, do niedzieli, jeżeli kolega Szymańczak się nie odezwie, to wybiorę kolejną osobę, która. Yy, Brała udział w tamtym starym rozdawnictwie i to ona wtedy dostanie tę torbę strzelnicową. Kolejne rozdawnictwo, już niebawem. Ten tydzień będzie taki trochę intensywny, bo będzie ten film, potem będzie jeden film taki trochę bardziej dotyczący przemysłu zbrojeniowego, a potem będzie jeszcze jeden film o strzelaniu. I w trakcie mamy rozgrzebane dwa kolejne. A, będzie jeszcze relacja ze szkolenia, na którym byłem w sobotę. Także be, będzie się trochę działo. Dobra, zaczniemy, zaczniemy od pytań i odpowiedzi, ale pierwsza rzecz nie będzie dotyczyła pytań zadanych u nas pod filmem, tylko będzie dotyczyła dwóch rzeczy, które wynikły w czasie rozmów na grupach broniowych i, i w dyskusji na jednym z kanałów pod filmem podobnym do Broń Palna w Polsce. Pytanie odpowiedzi. Mianowicie, pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa dotyczy tego, czy można przemieszczać się z bronią, jeżeli nie ma się książeczki. Więc... Jeżeli nie mam, nie mam książeczki, bo nie mam, bo jej zapomniałem, albo zniszczyła mi się, zginęła i tego nigdzie nie zgłosiłem, to jest to sprzeczne z przepisami, bo przepisy mówią, że musisz mieć przy sobie legitymację posiadacza broni. Dyskusja natomiast dotyczyła, znaczy, musisz mieć przy sobie książeczkę lub inny dokument. Rdzeń dyskusji skupiał się wokół tego, czy jeżeli kupię broń, załóżmy, że jest to no, nawet nie. Załóżmy, że nie mam za dużo broni i mam tylko jedną książeczkę. Mieszkam daleko od WPA, więc nie będę jechał na przykład 150 km, tylko wyślę tę książeczkę. I dyskusja kręciła się wokół tego: Dobra, przychodzę do sklepu, pokazuję książeczkę, daję promesę, zabieram broń, dostaję tam dwa egzemplarze faktur. I mam 5 dni na obowiązkowe zarejestrowanie tej broni. Dyskusja zaczęła się na temat tego, że przez te 5 dni to się mogę z tą bronią przemieszczać, ale jak te 5 dni minie, a nie mam wpisu w książeczce, to już nie, tylko w szafie i w ogóle absolutnie w żadnym wypadku nie wolno wyjąć, bo nie mam książeczki. No nie tak jak mówiłem, przepisy mówią o tym, że książeczka lub inny dokument potwierdzający. Dopytałem dzisiaj w warszawskim WPA i sprawa wygląda tak. Jeżeli kupiłem broń i wysłałem książeczkę do dokonania wpisu tak, z fakturą, co na ogół potrwa, myślę, minimum dwa tygodnie, biorąc pod uwagę szybkość działania poczty polskiej, biorąc pod uwagę to, że WPA musi to obrobić i odesłać, więc to jest minimum dwa tygodnie. Więc w ciągu tych dwóch tygodni jak najbardziej możecie przemieszczać się z bronią, Czyli nosić, przenosić, ale musicie mieć przy sobie fakturę zakupu tej broni i dowód osobisty, tak? Dlatego, że w fakturze zakupu tej broni jest wpisany najczęściej numer decyzji, numer promesy, którą daliście, numer dowodu osobistego i wszystkie wasze dane oraz wszystkie dane broni, którą kupiliście. Dodatkowo można, aczkolwiek. Zdaniem WPA wcale nie trzeba mieć przy sobie decyzję administracyjną przyznającą Wam prawo do posiadania broni palnej. Więc nie jest prawdą to, że jeżeli książeczkę wysłałem, to nie mogę się przemieszczać z tą bronią. A, jeszcze była ze strony WPA taka sugestia, że jeżeli wysłaliście tę książeczkę, to można mieć przy sobie. E, e, dowód nadania tej książeczki, żeby tam się nikt nie czepiał, że tak nie wiadomo, co się z tym stało, tak? ale podstawą jest faktura ze sklepu, dlatego że na fakturze macie wypisane wszystkie dane dotyczące was i broni i decyzji e, przyznającej wam prawo do posiadania broni palnej. To powtarzam jeszcze raz jest interpretacja warszawskiego WPA. tak? Czyli nie jest tak, że jak wyślę książeczkę, to nic tą bronią nie zrobię. Nie. Druga sprawa, która wyniknęła, już nie pamiętam, czy to był film, czy to była jakaś, jakaś dyskusja w internetach, chodziło mianowicie o to, czy jest obowiązek zgłaszania miejsca przechowywania broni, tak? Czy wyrabiając pozwolenie na broń muszę zgłosić miejsce przechowywania broni, czy zmieniając miejsce zamieszkania muszę Zgłaszać miejsce przechowywania broni, czy na przykład mam dużo broni i uznaję, że część będę trzymał, strzelam teraz u rodziców, a część w domu, i czy muszę to komukolwiek zgłaszać. Znowu, rozmowa z Warszawskim WPA: nie, nie ma takiego obowiązku. Jedyny obowiązek, który ciąży na posiadaczu broni e, odnośnie informowania o zmianach, to jest zmiana stałego miejsca pobytu i nic więcej. Tak. E, można, można zgłosić to miejsce, jeżeli ono jest inne niż miejsce, niż miejsce stałego pobytu. Można to zgłosić w WPA, co ułatwia sprawę Wam, jakby to nie zabrzmiało, dlatego że, jeżeli na przykład będziecie robić rozszerzenie. Pozwolenia, czyli będziecie prosić na przykład o kolejne promesy, albo zrobicie sobie kolejny tam, nie wiem, mieliście sporta, dorobicie kolekcję, albo zostaniecie myśliwym, albo coś tam. I przechowujecie tę broń, albo nie w miejscu zamieszkania, albo część broni macie w miejscu, znaczy miejscu stałego pobytu, albo część broni macie w miejscu stałego pobytu, a część na przykład u rodziców w przypadku miasta, na przykład w innej dzielnicy, gdzie jest inny dzielnicowy. To jeżeli nie poinformujecie WPA o tym, że macie dwa miejsca przechowywania broni albo miejsce przechowywania broni nie jest tożsame z miejscem waszego stałego pobytu, to WPA skieruje na kontrolę, bo najczęściej wtedy odbywa się kontrola warunków przechowywania dzielnicowego na wasze miejsce stałego pobytu. Dzielnicowy przyjdzie, wy powiecie, że yy, przykładowo w Warszawie, yy, no tak, co prawda mieszkam na targówku, yy, ale broń mam yy, w domku jednorodzinnym u rodziców yy, w Dawidach Bankowych na przykład, tak, albo gdzieś indziej. No i kontrola na tym się zakończy. Yy, dzielnicowy napisze notatkę do WPA, że. Był na kontroli, ale według słów osoby kontrolowanej, broń znajduje się w takim i w takim, pod takim i takim adresem, w takiej i w takiej dzielnicy. To pójdzie do WPA. Tu już będzie kilka dni, zanim to przejdzie, zanim tamto przemieli tę całą drabinkę. Tak, i dojdzie do osoby, która jest odpowiedzialna za, za skierowanie kontroli do Was. Potem znowu parę dni zajmie ustalenie kontroli z nowym dzielnicowym, znaczy z tym dzielnicowym z miejsca, w którym ta broń jest przechowywana i dzielnicowy stamtąd będzie się umawiał z Wami, Wy pojedziecie tam, potem znowu parę dni na odesłanie tej notatki i tak dalej, i tak dalej. Będziecie na tym tracić po prostu czas, więc nie ma obowiązku informowania o zmianie miejsca przechowywania broni, ale miejcie z tyłu głowy to, że jeżeli będziecie chcieli hmm, potem coś od WPA tak jak mówię, rozszerzenie albo coś takiego, to niepodanie tego miejsca może wpłynąć prawdopodobnie na pewno. Wpłynie na czas załatwienia waszej sprawy i to wpłynie ujemnie, to znaczy go najnormalniej w świecie wydłuży. A teraz lecimy już z pytaniami, które pokazały się pod filmami na naszym kanale. Pierwsze takie trochę. No, luźniejsze. Czy jest Pan za tym, aby cywile mieli dostęp do broni, która ma trzy tryby strzału? Dziękuję za odpowiedź. Nie bardzo wiem, o jakie trzy tryby strzału chodzi, bo chyba że to mamy na myśli, nie wiem, Beryle na przykład, tak? Pojedynczy, ciągły i seria trzystrzałowa. Wielokrotnie mówiłem już, zwłaszcza w ostatnich filmach, gdzie mieliśmy broń automatyczną, znaczy samoczynną, że ja nie rozumiem, dlaczego cywil miałby nie mieć. Nie widzę specjalnej potrzeby posiadania przez cywila takiej broni, bo, tak jak Wam pokazywałem, strzelanie seriami wymaga treningu, wymaga umiejętności, wcale nie jest proste, bardzo szybko zużywa się amunicję. Ja jestem na, na stanowisku, że jeżeli. Ktoś by chciał posiadać broń samoczynną? Jezu, no to dlaczego nie, no? tak, co, co obywatel może z tą bronią zrobić? No i tak już jest sprawdzony przez te służby i tak tych przestępstw popełnianych z bronią palną, popełnianych przez prawowitych posiadaczy jest kilkarocznie. Myślę, że w okolicach pięciu, o czym też już wiele razy mówiłem, więc Yy, więc jakby była możliwość kupienia broni samoczynnej, no pewnie kupiłbym sobie jakąś wojskową czwórkę, nie wiem, oryginalną, M16A2, może grota wojskowego, któryś z tych. Ale to nie jest tak, żebym kupował tej broni samoczynnej nie wiadomo ile, no po co, kogo stać, zwłaszcza w obecnych czasach naciskam dwie sekundy magazynek, tak? I poleciało właśnie ileś 70 parę złotych, czy tam koło 70. Super. Ale generalnie nie, nie mam, nie mam żadnych negatywnych jakby odniesień do tego, czy cywil mógłby mieć dostęp do takiej broni, czy nie. Jakby ktoś chciał. Lecimy dalej. A dalej mamy. Witam. Mam pytanie do fachowców. Jak ktoś posiada broń do celów sportowych, to musi wykonywać jakieś okresowe badania co 5, czy ileś lat? Nie, nie musi. Na razie przynajmniej. Jedyne dwie kategorie pozwolenia, które są, z o, które przychodzą badania obowiązkowe, tak nie wnikam w tamte ochroniarskie dopuszczenia, tak nie, mówię o takich normalnych. Łowiectwo, kolekcja, sport yy, yy, pamiątkowy, ochrona osobista i tak dalej. Yy, dwie kategorie pozwolenia. Czyli łowiecki i yy, 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 znaczy cele łowiecki i ochrona osobista, co 5 lat yy, obowiązkowe badania lekarskie, pozostałe robisz raz, zapominasz o temacie. Yy, dalej. Yy, co się dzieje z nowelizacją UOBIA? Czy są szanse na ułatwienia dla WOD? Czy nie ma sensu czekać lepiej starą, sprawdzoną sportową ścieżką? Zawsze, zacznę od końca, zawsze wszystkim powtarzam, że jeżeli. Jesteś już na etapie, takim, czy się zastanawiasz, czy czekać na zmianę przepisów, czy robić pozwolenie. To oznacza tyle, że chcesz to pozwolenie zrobić. Więc rób je teraz, bo nie wiadomo, czy te przy to o tym zaraz będzie ten zaraz powiem. Bo na razie przepisy są takie, jakie są, czyli prawo znaczy pozwolenia na broń można uzyskać stosunkowo łatwo. Więc nie ma co się ociągać w ogóle. Zacznij tę procedurę, całą, zapisz się do klubu, chcesz to znajdź najtańsze rocznie, zrób ten staż, zdaj ten egzamin. Zrób sobie to pozwolenie, nawet jeżeli się zmienią przepisy w trakcie, to zawsze tę procedurę możesz przerwać, bo tak? już parę złotych w plecy, ale jeżeli przepisy zmienią się na takie, że nie będzie wymagane, nie wiem, przynależność klubowa, patent i tak, dalej, i tak dalej, to równie dobrze możesz tę procedurę po prostu przerwać, pójść tą prostszą ścieżką i to załatwić, ale jeżeli się nie zmienią, to po prostu zrobisz je w normalnym trybie. Nie ma co czekać, tak? Na razie przepisy są bardzo sprzyjające, oczywiście nie są idealne, już milion razy mówiłem. Ale na razie przepisy są po prostu sprzyjające strzelcom i, i dlatego jeżeli zaczynasz myśleć o zrobieniu pozwolenia, to nie zastanawiaj się nad tym czy czekać, czy nie, tylko po prostu to zrób. Bo w projekcie ustawy o broni i amunicji są, w tym, które moi kibicuje, o którym rozmawialiśmy z Tomkiem wstępnym są zmiany ułatwiające zdobycie pozwolenia wojsku, mundurówce i tam. Tak, obejrzyjcie ten film. Ale ona jest w Sejmie. Przy czym wszyscy wiecie, co się w tej chwili dzieje w Sejmie. Zaczął się teraz okres już wyborczy, już jest kampania, już się zaczynają obietnice ze wszystkich stron, jak to będzie fantastycznie, jak tylko my wygramy. Nie ma znaczenia, kto to mówi, bo wszyscy mówią dokładnie to samo, że będzie świetnie i ta sytuacja w kraju, no wszyscy widzą jaka jest i, i zmiany WOB, ja w tej chwili myślę, że to nie jest coś, czym ktoś by się przejmował, może, im będzie bliżej wyborów, może, ktoś weźmie jakieś wykresy, tabelki, porówna sobie, zobaczy, że strzelce to jest jakaś tam grupa, rodziny, zainteresowani, może wtedy coś się ruszy, ale szczerze mówiąc, Wątpię, żeby przed wyborami cokolwiek się zmieniło, więc nie czekaj na zmiany w przepisach, bo po prostu rób to pozwolenie, miej to z bańki i tyle. Jak się zmienią, to się nic nie stanie. Jak się nie zmienią, to tylko odkładasz to w czasie zupełnie bez sensu. I kolejne pytanie. Jestem z Niemiec i chciałem się dowiedzieć o prawie obroni w Polsce. Jest taki film na tym kanale. No, takiego, żeby ci całą ustawę o broni i amunicji przetrzepać, no to nie ma. No. Generalnie polecam oglądanie tych, tych filmów w, tym, w tej zakładce, tam broń palna w Polsce. Jak sobie obejrzysz te, te filmy, no to, to jakiś tam obraz, jakiś tam obraz. E, Bardziej dokładne będziesz miał. No nie wiem, czy jest sens robić film taki, 548 film, jak uzyskać pozwolenie na broń w Polsce, albo co, przeczytać ustawę, odnieść się do tego. Nie wiem, no jeżeli uważacie, że powinienem zrobić jakiś taki film opisujący prawo do posiadania broni w Polsce, to piszcie w komentarzach, jeżeli mnie przekonacie w tych komentarzach, że trzeba to zrobić. Po prostu usiądę, nie wiem, może zaproszę Tomka, po prostu usiądziemy we dwóch, pogadamy i, i, i wyjaśnimy. Wtedy wszystkie wątpliwości odnośnie posiadania broni w Polsce, jak się ma kwestia kradzieży broni? Chodzi mi o sytuację, gdzie trzymamy broń zabezpieczoną w sejfie, wszystko zgodnie z ustawami, ale nie było nas w domu, ktoś się włamał. Co wtedy? Czy za automatu jesteśmy pozywani, musimy się bronić o poziom zabezpieczenia broni, tracimy licencję i tak dalej? Czy da się jeszcze z tego wybrnąć? No więc powiem tak. Jeżeli ta broń jest zabezpieczona odpowiednio, czyli jest w odpowiednim urządzeniu ochronnym, spełniającym odpowiednie normy, poza właścicielem tej broni, nikt nie ma do niej dostępu bez fizycznego zniszczenia, uszkodzenia tego sejfu, czyli po prostu normalnego włamania za pomocą, nie wiem, narzędzi do niego, no to. No, teoretycznie nie powinno być żadnych schodów, tak? No, bo przepisy mówią ci, jak masz tę broń zabezpieczyć przed dost dostępem osób niepowołanych. Więc e, jeżeli spełnisz wszystkie warunki, masz odpowiedniej klasy safe, masz pozabezpieczany czy kod, czy zapasowe klucze do safe'u, e, to, to nikt ci nie powinien nic złego zrobić, no, bo, bo, bo Niby na podstawie czego? No? No, zabezpieczyłeś, zrobisz wszystko, czego od ciebie wymagały przepisy, tak? A mimo, mimo to coś się stało, no, podejrz, no dochodzenie to będzie na pewno, ale nie sądzę, to są moje dywagacje teraz, oczywiście mogę się spytać jakiegoś, jakichś prawników, czy może nawet uda się to podeprzeć, wiem, że był, był przykład taki, że komuś tam buchnęli samochód, jakiegoś pick chyba, z zamontowaną skrzynią S1, tylko że tam było tyle, że, że ten samochód się znalazł razem z tą bronią, bo generalnie przypadki kradzieży broni są sporadyczne, bo, bo to jest bardzo gorący towar, tak? Jeżeli buchną Ci z domu, nie wiem, biżuterię, pieniądze, aparat fotograficzny i laptopa, no to policja będzie tego szukać? No, no będzie szukać, no będzie szukać. Ale jak buchną broń, to podejrzewam, że też poszukiwania że zrobią się znacznie bardziej intensywne, a poza tym to jest, jeszcze dochodzi do, do, do włamu, jeszcze dojdzie nielegalne posiadanie broni. No więc ten wyrok, wyrok zacznie tak, już nie zrobi się taki, tylko zrobi się taki no generalnie, chyba mało opłacalny dla ludzi gdyby, łamiących prawo. Była podobno taka sytuacja, ktoś mi opowiadał, nie wiem ile w tym prawda, ale wydaje mi się, że, że jest to raczej, raczej prawdopodobne. Była sytuacja taka, że gość miał safe na klucz. Nie wiem, czy o tym już nie mówiłem w z tych filmów, ale jak coś to powtórzę. Miał safe na klucz. No więc jeden klucz miał przy sobie, a drugi ukrył w miejscu, w miejscu tajemniczym. Czyli w kuchni, w puszce z napisem, nie wiem, przyprawa, kawa, herbata, cokolwiek innego. No, i miał włam do domu. I miał włam do domu taki, że zgubił podobno klucze. Jak go nie było, to tam weszli mu do tego domu. Znaleźli oczywiście ten klucz, od Sejfu otworzyli i coś tam z tego sejfu zginęło. Więc przede wszystkim nie chce mi się wierzyć, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to nie chce mi się wierzyć, że, że to był przypadek, że Jan Kowalski szedł po ulicy, zgubił klucze. I przestępca znalazł te klucze i potem co? Latał po całym mieście i dopasowywał te klucze do, do drzwi? No bez jaj. Podejrzewam, że to był, że, że facet był pod obserwacją, absolutnie w życiu nie, nie, nie zgubił tych kluczy, tylko na, najnormalniej w świecie mu je buchnęli w sprytny sposób. No, no i wjechali mu na chałupę, tak? No a wiadomo, że ci ludzie, którzy wchodzą wam do domu, no to, to szukają wszędzie, zwłaszcza w miejscach, które w większości ludzi wydają się jako super świetnymi schowkami na różne rzeczy, a one są doskonale znane przestępcom, więc jak wchodzi i widzi na, na półce w, w kuchni 5 czy 10 słoików jakiejś glinki czy z czegoś z, z napisami, że przyprawy, no to je przetrzepie od razu. No, od razu je przetrzepi. to w ogóle nie ma to tamto. Więc jak znaleźli ten klucz, i otworzyli safe i coś mu stamtąd zginęło, no to tu się robią problemy, dlatego że jeżeli nie zabezpieczysz tego klucza odpowiednio, to znaczy, że nie spełniłeś zapisów ustawowych, aż rozporządzenia, czyli nie zabezpieczyłeś tej broni przed dostępem osób trzecich, bo dostęp do klucza albo znajomość kodu przez osobę inną niż właściciel sejfu i broni w nim, jest już dostraktowane jako dostęp do broni osób nieuprawnionych i z tego po prostu będą problemy, ale jeżeli wjadą wam do domu, mieliście safe na tak, certyfikowany, załóżmy, że na, na kod. Wjechali wam, nikomu tego nie życzę i oby się to nikomu nie przydarzyło. Wjechali wam do domu, zamek widać, że jest fizycznie zniszczony. Sejf pocięty jakąś szlifierką, poharatany łomem, i otwarty na bezczela po prostu jest zniszczony. No to nikt wam raczej nie powinien zrobić nic z tego powodu, bo, bo to nie wasza wina. wy żeście dochowali wszystkich. Wszystkich leżących na spoczywających na was obowiązku. A tam w tej sytuacji z tym gościem było jeszcze tyle, że podobno ktoś się przyczepił o to, że jak on zgubił te klucze, to nie wymienił ZAMKów i przez to ułatwił dostęp do To jest jakiś absurd. Podejrzewam, że dobry, że dobry, że prawnik jest w stanie to zarzuty po prostu tak obalić. No, co, ma, co mają drzwi wejściowe do mieszkania z zabezpieczenia broni w sejfie ale już nie obroni tego, że klucz zapasowy od sejfu leżał w puszce. Więc reasumując, jeżeli broń jest odpowiednio przechowywana i nie daj Bóg coś się z nią stanie pod Waszą nieobecność, to moim zdaniem nie powinno być z tego tytułu żadnych problemów. Yy... Co w sytuacji śmierci posiadacza broni, jak rodzina zmarłego ma załatwić sprawę przekazania broni do policyjnego depozytu, tak aby nie narobić sobie problemów. I to akurat znam bardzo, mam bardzo na bieżąco, bo zmarł członek bliskiej rodziny jednego z moich znajomych, który był posiadaczem broni palnej, i rodzina wiedziała o tym, że on ma tę broń ale nie wiedziała, gdzie ma kasetę, bo tam był, tam był pistolet i rewolwer. Pistolet taki malutki, a rewolwer tam jakaś Astra chyba, też nie za duża. No i najpierw rodzina szukała tej kasetki, tak? Gdzie ona jest? Dobra, znaleźli tę kasetkę. Potem zaczęło się poszukiwanie kluczy. Też im to kupę czasu zajęło i, i w końcu te klucze znaleźli, otworzyli, no jest faktycznie broń. Co zrobili? Telefon do dzielnicowego. Dzielnicowy przyszedł, tak? Na początku powiedział, że jak państwo szukali sejfu, to trzeba było do mnie zadzwonić, bo przecież ja kontrolowałem pana zmarłego i wiem, gdzie jest ten sejf. No, kluczy by już nie pomógł znaleźć, ale przynajmniej wiedział, gdzie jest sejf. On był jakoś tam zakitrany, nie wiem, czy za obrazem, czy gdzieś, ale nie był w miejscu oczywistym. No więc przyszedł pan dzielnicowy, zobaczył, jaką broń miała zmarła osoba, rodzina wydała mu broń, którą znaleźli, zgadza się, zgadza się, protokół przekazania, Bach, policyjny depozyt i załatwiacie, i załatwiacie po prostu teraz. Albo, bo tam są trzy rozwiązania, tak? albo robisz pozwolenie na broń, albo sprzedajesz tę broń osobie uprawnionej do. Do nabycia broni, albo po prostu piszesz kwit o złomowaniu tej broni. Tak? W tym wypadku będzie tak, tam mi ten znajomy mówił, że ktoś, ktoś chce kupić ten pistolet i ten rewolwerek. Tak, ten nie pamiętam nazwy tego pistoletu. To jest jakiś taki mały kieszonkowy pistolet, on ma tam około 70 lat. Nie jakiś tam rytm, bo on nowy kosztuje tam w granicach 2000. Tam ten jest taki lekko używany, ma nawet magazynka nie ma czy coś. No ale ktoś podobno chce tę broń odkupić, więc ta broń wędruje do policyjnego depozytu. Z tego co wiem, w takich przypadkach za depozyt chyba przez pierwszy rok się nie płaci. Ale to ewentualnie jeszcze sprawdzę, jak jakbym jak się mylił, to napiszę w komentarzach. I to jest tyle, tak. Dzielnicowy przychodzi, protokół dla Was, dla Niego, zabiera broń do teczki. Dziękuję, do widzenia, sprawa załatwiona. Żaden problem. Gorzej będzie, jeżeli to jest safe elektroniczny i nie będzie do niego kodu, no to trzeba będzie wtedy już wzywać fachowców od tego sejfu, żeby go otworzyli, przynajmniej nie niszcząc go, no bo ten safe zawsze będzie można potem albo samemu wykorzystać, albo go sprzedać. Co mamy tutaj dalej? Jak interpretuje przepisy posiadania broni w sprawie wyjazdów do pracy za granicą? Posiadanie broni jest wtedy wykluczone, już wystarczy zgłaszać WPA w danym kraju od do. Trochę nie rozumiem, czy chodzi o posiadanie broni w Polsce, czy o posiadanie broni za granicą. Jeżeli chodzi o. Czekajcie, ja muszę sobie sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Dobra, już sprawdziłem i teraz tak. Nie wiem jak to interpretować. Załóżmy, że interpretujemy to, że mam pozwolenie na broń w Polsce, wyjeżdżam do pracy za granicę i zakładam, że pytanie może dotyczyć tego, jak, yy, co wtedy, czy mogę sobie tę broń zabrać, tylko że za granicą nie mam WPA. Yy, ale okej, okay. załóżmy, że wariant pierwszy, mam broń w Polsce, wyjeżdżam do pracy za granicą, co z tą bronią? Nic, zostawiasz ją w kraju, dlatego że pozwolenie na broń masz wydane na terenie Polski przez polskie władze. To nie ma żadnego przełożenia na przepisy, do, na posiadanie broni w krajach, do których się wybierasz, bo w niektórych krajach przepisy mogą być luźniejsze, ale w niektórych mogą być ostrzejsze, a w niektórych może być w ogóle zabronione posiadanie broni palnej albo na przykład niektórych typów broni palnej, jak na przykład pompka w Austrii. Częściowo załatwia sprawę europejska karta broni, ale tu nie jest tak, że europejska karta broni jest uniwersalnym europejskim pozwoleniem na posiadanie broni. Nie. Europejska karta broni działa tylko w konkretnych przypadkach: czy jesteś zaproszony na zawody, jedziesz na zawody, jesteś zaproszony na polowanie, jedziesz na polowanie, jesteś zaproszony na wystawy, jedziesz na wystawę. Koniec tematu. Nie ma tak, że jadę sobie do pracy do, do Niemiec na pół roku, biorę sobie czerwoną książeczkę, klamkę zapasek i ha, 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 ja mogę sobie posiadać broń. Nie, nie Możesz broń zostaje wtedy w domu. I teraz, drugi wariant. Co z tą bronią, jeżeli mam pozwolenie na broń w Polsce, a na przykład pracuję za granicą? No więc miejsce stałego pobytu. Obawiam się, że jeżeli Twój pobyt yy, będzie trwał więcej niż trzy miesiące stale tam, to w przypadku, kiedy ktoś się o tym, yy, kiedy takie informacje spłyną do WPA, to moim zdaniem może być to przesłanka do Cofnięcia ci pozwolenia na broń dlatego, że wtedy miejscem Twojego stałego pobytu są. Jest kraj, w którym pracujesz, a w Polsce przebywasz czasowo, bo czasowy pobyt jest liczony do trzech miesięcy. Więc jeżeli na przykład przez 8 miesięcy w roku pracujesz tam, a dwa miesiące tylko spędzasz tu. Bo obawiam się, że jest to przesłanka do cofnięcia decyzji administracyjnej dotyczącej wydania pozwolenia na broń palną z uwagi na brak miejsca z tego pobytu na terenie Rzeczypospolitej. Co my tu o. I ostatnie. Chciałbym się dowiedzieć, jak się odnosisz do głosów w internecie, że zaraz nie będzie w Polsce niczego, że MSWiA ma tajny projekt ustawy o broni amunicji, który cofnie nas do czasu znajomości, pozwolenie na wiatrówki, jest to realny scenariusz. Moim zdaniem nie. Niby coś tam tu w MSWiA kombinuje, ale to tak... Yy... Są takie strachy z tym, z tym MSWiA od, od paru lat. E, coś tam próbowali zrobić, zostało to skutecznie zablokowane. Myślę, że nie, no. Znaczy gwarancji nie ma żadnych, no bo jeżeli, jeżeli na przykład, nie wiem, komuś się odwali i, i zacznie zmieniać te przepisy, nie wiem, to będzie rządzić ekipa kompletnie antybroniowa i uważająca, że wiatrówka ma być na pozwolenie, to to zrobią. Póki co takich zakusów nie ma, no. Raczej są nadzieje na to, że te, że te przepisy zmienią się w drugą stronę, ale na razie, to, to, to jak mówiłem wcześniej parę minut temu, to się też na razie nie zmienia, no bo nie, nie, ma, nie ma do tego flow w tej chwili, jest, sytuacja w kraju jest tak, zaraz będą wybory, ludzie mają inne problemy na głowie niż zmienianie ustawy o broni i amunicji, no to, to naprawdę nie jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa jako takiego, no więc na razie śpimy spokojnie tak jak mówię, jak ktoś chce robić pozwolenie na broń to niech je po prostu robi, nie czeka, bo to nie ma sensu eee, i cieszmy się tym strzelaniem, no. zobaczymy jak będzie z tym ledbanem, o którym też z tąkiem, żeśmy rozmawiali E, może tam się coś pozmienia, jak się nie pozmienia, to pewnie znajdą się jakieś inne formy e, obejścia tych przepisów w sposób legalny, żeby można było w normalnych pieniądzach i tak już drogi sport uprawiać. A no mówię, no nie ma co na razie patrzeć, ja nie jestem, ja, ja jestem po ojcu raczej urodzonym pesymistą, tak, no ale tutaj nie jestem jakimś skrajnym pesymistą, nie patrzę z jakimś hura optymizmem w przyszłość, ale z drugiej strony też, no... Nie ma symptomów na razie odpukać yy, yy, świadczących o tym, że miałoby się coś drastycznie zmienić na, na minus, tak? Róbcie pozwolenia, yy, kupujcie broń, cieszcie się strzelaniem, róbcie to bezpiecznie, doskonalcie się w to jest naprawdę super sport. Yy, opowiem o tym zresztą w relacji ze szkolenia, ze szkolenia z Kamilem, która się lada, momentu każe. No i tyle. No. Jak macie następne pytania, to po prostu piszcie je w komentarzach na dole. Jak ich będzie dostatecznie dużo, to zrobię kolejny odcinek. Jak nie, to znowu będę tam patrzył po innych kanałach czy po, po, czy po jakichś grupach Facebookowych. Jak będą wypływać jakieś ciekawe tematy, no to po prostu będę starał się zrobić materiał dotyczący tychże tematów. Kończąc tradycyjnie prośba o subskrypcję, like, dzwoneczek. Co tam jeszcze, komentarz dla zasięgów. No i bądźcie czujni, w tym tygodniu będzie się troszeczkę działo na naszym kanale, a póki co żegnam się z Wami i do zobaczenia już wkrótce.